Puśćmy hamulec przede wszystkim. Opuszczajmy sprzęg, bo jak poczuje Pani, że samochód jedzie, to skręcamy kierownicę, kierunkowskaz. Skręcamy kierownicę. Mocno skręcamy kierownicę. Prostujemy kierownicę, patrzymy w prawo. Dobra. Nie kopiemy w hamulec, tam patrzymy. Ja jestem radio. Nie patrzymy na mnie, tylko patrzymy, gdzie jedziemy. Puszczamy hamulec. Patrzymy w prawo, pusto, tu pusto, dodajmy gazu. Kierunkowskaz muszę mieć? Nie, no prosto jedziemy tutaj. Popuszczajmy więcej sprzęgła, musimy puścić. Więcej gazu musimy dodać. Stop. Patrzymy jeszcze w prawo, bo się... Więcej gazu dodajemy, dodajemy gazu i popuszczamy sprzęgło. Puszczamy sprzęg już całkowicie. Na skrzyżowaniu będziemy jechali w lewo. Trzymamy się prawej części, prostujemy kierownicę. Lewy kierunkowskaz. No i będziemy... Prawy włączyło. No to w lewo jedziemy, z lewym kierunkowskazem. Tutaj jedziemy w prawo, dodajmy gazu. Nie tak gwałtownie, tylko łagodnie. Prostuję sobie kierownicę teraz. Włączam teraz sobie dwójkę. Tak. Puszczam sprzęgło, puszczam, nie? Puszczam sprzęgło i dodaję gaz. My sobie zawrócimy na najbliższym skrzyżowaniu. Włączamy lewy kierunkowskaz, patrzymy w lewy to w dół. Patrzymy w lusterko, czy mamy wolne pasy. A, zawrócimy, dobra. I zaczynamy. Jest, dobra. I zaczynamy. Ale puśćmy hamulec, puśćmy. Nie, dobra, ja już teraz. Dobra. Za dużo Pani mówi. To już nie będę mówić nic, będę się skoncentrować. Jedynka. No tu jest, to jest hamulec. Tu jest sprzęgło. Trzymamy hamulec. Jedynkę przygotujemy. I jak będzie żółte światło, jak samochód przed nami będzie się oddalał od nas, to my puszczamy hamulec. I też będziemy ruszali, dodając gazu, popuszczając łagodnie sprzęgło. Nie muszę do niego podjeżdżać, no. Tam patrzymy, puszczamy hamulec. Sprzęgło. Dodajemy gazu, więcej gazu. Więcej gazu. I już sprzęgło mogę puścić już teraz, tak? No, drugi bieg teraz trzeba włączyć. Puszczamy sprzęgło i zawracamy przy lewym krawężniku. Wow. Dobra. Hamulec, proszę Panią, jest po środku. Po środku, dobra. Dobrze, chyba jakaś... Lewy kierunkowskaz. Nie muszę trzymać hamulca, nie? Nie wiem, Pani puści, jak samochód będzie jechał. O, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Pani puści hamulec. Dobra. Gaz jest po prawej stronie. Więcej gazu. Dobrze, zdejmujemy nogę z gazu. Prostujemy. Włączamy sprzęgło. I delikatnie hamulec, delikatnie hamulec. Delikatnie hamulec. Dodajemy gazu, no zielona jest, to jedziemy. Środkiem pasa ruchu. Nie omijamy pieszych, tylko zachowujemy szczególną ostrożność przy przejściu dla pieszych. Teraz jedziemy.
My cały czas prosto jedziemy. Jak nie wydaje poleceń lewo, prawo, to jedziemy prosto, główną drogą, zgodnie z przepisami, znakami drogowymi. Staramy się jechać środkiem pasa ruchu. Mamy czerwone, nie przyspieszamy, tylko hamujemy, tak? Mocniejsze przyhamowanie, coraz lżej hamujemy. Przy 20 dopiero ciśniemy sprzęgło, już ciskamy sprzęgło i delikatnie hamulec, delikatnie hamuje. Dobrze, no dobra, no. Już sobie tak... Ja sobie teraz to wszystko poprzypominam, ale ja chciałam... dobra, to sobie mogę to puścić? Nie mogę, bo... Samochód się toczy. Ale sprzęgło mogę puścić. Jeżeli pani puści sprzęgło, to silnik zgaśnie, bo jest na biegu. Aha, dobra. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło. Sprzęgło proszę popuścić. Dobrze. Dodajemy gazu. Gazu dodajemy. Sprzęgło puszczamy. Żeby samochód pojechał, ja nic nie mogę zrobić, bo pani mi trzyma to sprzęgło, więc ja nic nie mogę zrobić i nie mogę pani pomóc. Żeby samochód jechał, to musi pani popuszczać sprzęgło. Teraz tylko sam hamulec, nie? Sam hamulec, sprzęgło teraz przy 20, jedynka. Popuszczamy delikatnie sprzęgło, dodajemy gazu i jedziemy. Drugi bieg. Najpierw popuszczamy łagodnie sprzęgło i zamieniamy sukcesywnie nogi. Trzeci bieg. Delikatnie popuszczam. Jak czuję, że... O już, i teraz gazu dodaję. Jak czuje pani, że jest połączony już układ napędowy z silnikiem, ale to jest do 50, do 50, do 50. Luźno trzymamy ręce na kierownicy. Do 50 możemy jechać. I teraz sobie na dwójkę biegę zmienić? Ja dlaczego na dwójkę? Środkiem pasa ruchu. Tutaj ręce trzymamy za 15, za 15 trzecia. Zdejmujemy nogę z gazu, bo widzi pani, zbliżamy się do zatoru. Zaczynamy sobie hamować od mocniejszego przyhamowania, do, ale spokojnie, już popuszczamy to sprzęgło. Przepraszam, popuszczamy... Myli pani pedały. No, się. Dojedźmy tam do niego. Nie, po co? Gaz jest niepotrzebny, spokojnie z tym gazem. Sprzęgło, pani się uspokoi. Popuszczamy sprzęgło, dodajmy troszeczkę, dojeżdżamy, wciskamy sprzęgło, delikatnie hamulec i czekamy i ruszamy razem z nim. Puszczamy hamulec, dodajemy gazu, popuszczamy sprzęgło i jedziemy. Wyżej, wyżej do sprzęgu, więcej, dwójka. Ale tu jest nasze. Puśćmy sprzęgło. Środkiem pasa ruchu. W prawe lusterko. W prawe popatrzyłam, w prawe.
wyłączamy kierunkowskaz. Na skrzyżowaniu będziemy w lewo jechali. Włączamy lewy kierunkowskaz i jak im szybciej zajmiemy, tym lepiej. Kierunkowskaz zostaje. Mamy sygnalizator bezkolizyjny. Później też w lewo jedziemy. Dobrze. Czyli będziemy szukali miejsca przy lewym krawężniku na właściwej drodze. Łagodnie skręcamy kierownicę przy lewej. Lewy krawężnik nas interesuje. I przed linią warunkowego zatrzymania się zatrzymamy. Najpierw hamujemy. Pamiętajmy o sprzęgle. Przed linią, nie na linii. Przed linią, tak jest. Lewy kierunkowskaz. I najkrótszą możliwą drogą będziemy szukali pasa ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. Sprzęgło i... Dodaję gazu. Za dużo gazu, więcej sprzęgło. Już skręcamy kierownicą. To tak. Drugi bieg. Prostuję kierownicę, puszczam sprzęgło i dodaję gazu. Trzeci bieg. Słyszy Pani, jak silnik tak już, no, jest na wysokich obrotach. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Utrzymujemy prędkość dopuszczalną. W naszym przypadku na razie do 50. Widzimy, że kończy się pas. Włączamy lewy kierunkowskaz. Obserwujemy lewe lusterko. Przyspieszamy na swoim pasie. Przyspieszamy na swoim pasie i zmieniamy pas ruchu. I wyłączamy kierunkowskaz. Nie szarpiemy kierownicą. I włączamy czwarty bieg. Widząc czerwone światło, o, już jest zielone, więc utrzymujemy prędkość, nie przekraczając dopuszczalnej. O, już mi lepiej. Zdejmujemy nogę z gazu, bo tu od skrzyżowania jest 50 dopuszczalne, bo skrzyżowanie odwołało zakaz. Teraz trójkę sobie włączę. Nie, jedziemy na tym biegu, bo dopóki nam wygodnie jechać, to jedziemy. Dopiero jak będzie Pani chciała przyspieszyć i samochód będzie się dławił, to wtedy ewentualnie przyspieszamy. Pilnujemy do 50, żeby jechać. Staramy się jechać środkiem pasa ruchu. Najpierw hamulec. Przyhamujemy. Przyhamujemy. O tak. Puszczamy hamulec. Sytuacja się zmieniła. Teraz zmienimy bieg. Na jaki? Szybko? Na trójkę. Tak. Popuszczamy sprzęgło, dodajemy gazu. Jednym pasem, więcej gazu. Na wysokości ostatniego trolejbusu włączymy prawy kierunkowskaz. Prawy. Patrzymy w lusterko, żeby go zobaczyć. Jak go będziemy widzieli, zmieniamy pas. Z prędkością równą lub większą. Wyłączamy kierunkowskaz. Pasa ruchu następuje z prędkością... Ale przyspieszmy. Zmiana pasa ruchu następuje z prędkością większą lub równą. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach. No tak, bo nie mogę przyhamować. No. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach zmniejszamy prędkość, żeby przepuścić tych, którzy chcą, którzy znajdują się na pasie ruchu, który chcemy my zająć.
prawo i na następnym również w prawo. Przyhamujemy, żeby piesi widzieli, że my hamujemy. Przyhamujemy. Puszczamy hamulec. Włączamy sobie drugi bieg, bo już od razu sobie będziemy redukowali. Zmieniamy pas ruchu. Puszczamy sprzęgło, dodajemy gazu, żeby samochód tam nie stanął przed zmianą, przed wykonaniem manewru. Tutaj spokojnie, łagodnie i nie gaz, tylko raczej hamulec z prędkością odpowiednią i bezpieczną. I tutaj znowu w prawo, kierunkowskaz w prawo. Swoim pasem jedziemy, dzielimy na pół i nie wyjeżdżamy poza obrys. Uważamy na bramę, wjeżdżamy tam. Mogę sobie przehamować troszkę. Tak, i zatrzymujemy się. Sprzęgło pamiętajmy.